Co to ma znaczyć? Nigdy nie użyłem swojej mocy, a już mi ją odebrano? Cóż, moi głupi bracia co jakiś czas wybierają człowieka, któremu dają moc. Niby to dobre, ale kiedy człowiek posiadający moc zaczyna w pełni z niej korzystać, może wiele zniszczyć. Ale ty masz wybrankę nadzieloną mocą! Jaką mocą? Diana jedynie ogranicza moce wybrańców Inosa i Beliara. Więc wiedz, iż ten mroczny mag wymordował moją rodzinę. Z tym bogiem równowagi, a nie twoim strażnikiem. Cholera jasna, co mam teraz zrobić? Zabij go mieczem. Ja odetnę mu drogę, gdyby chciał uciec. Nie zapominajcie, że mam jeszcze swoje magiczne runy i nie zawaham się ich użyć. A ja mam łuk i zaraz zrobię z niego użytek. No to jedziemy. Jesteś szybki, sukinsynie. Ty też, ale i tak zginiesz. No i to mi się podoba. Twój koniec! Przechytrzyłem cię! Co takiego? Słyszałeś może o siódmym kręgu magii? Przecież istnieje tylko sześć kręgów! Nie! Siódmy krąg został stworzony przeze mnie! Nawet jeśli, przecież szósty krąg jest potężny, a te twoje czary są do dupy. To nie jedyne zaklęcie siódmego kręgu. Mogę również przywołać szkieleta cieniostwora. Pierdolisz? Nie, nie pierdolę. O kurna! Zdziwiony? Zabij go, cieniostworze. Dzięki, a skąd wyczesnąłeś kuszę? Jakiś idiota zostawił ją przy wyjściu. Nie jestem idiotą, zrozumiano? Nie. Chcesz zginąć w cierpieniach? Oczywiście. Stój! O co chodzi? Ja go zabiję. Wybacz, ale to on cię zabije. Zniszczę jego, a potem ciebie. Nie gadaj, tylko walcz. Pożałujesz dnia, w którym się urodziłeś. Kurde, czemu nie zginął jak normalny człowiek? Bo to chyba nie jest normalny człowiek. Odnajdę go i zabiję! Co wy tu robicie? Nic! Tak? Zaiste ciekawe, ale muszę was zabić. Nie, proszę cię, tylko nie zabijaj. Bo co z kurw? Lepiej będzie jak stąd pójdziemy. Tak, pójdziemy do Xardasa. To to? Zobaczysz. Thank you.
Sardasie! To Xardas? Pieprzony organizm, kim on w ogóle jest? Raczej czym? Podejrzewam, że nasz przyjaciel jest maszyną do zabijania. No dobra, przeszukajmy wieżę. Xardas miał wiele ciekawych rzeczy. Nie wymkniecie się nam, śmiertelnicy. Jesteś gotów, by stanąć do walki? Pewnie,